Hej, witajcie. Ależ parno. Widziałem, że bieganie po tej burzy porannej będzie ciężkim tematem. Cały się rozpuszczam. Po prostu, bo las paruje. Słońce tu dogrzewa. Więc trochę skracam dystans. Bo już no daję w kość. Nie chcę się zajechać też. Nie dziś. Nie o to chodzi w tym momencie. Ale korzystając z okazji, łapiąc trochę oddechu, uspokajając tętno, pogadajmy o tym, jak fajne jest bieganie na dobiegnięcie versus bieganie na jakiś mega rezultat. Od razu dwie rzeczy. Bardzo, bardzo długo starałem się biegać na rezultat i przejmowałem się tym, aż mi przeszło. Dwa. Mega szanuję ludzi, którzy biegną na rezultat i mają taki cel. To jest indywidualna sprawa. Ja, broń Boże, nie krytykuję ani nie chcę tutaj w jakiś sposób piętnować czy dawać negatywny obraz tym osobom, które po prostu biegną sobie jak najszybciej i starają się zająć jak najlepsze miejsce. Więc jak już zaznaczyłem, ja przede wszystkim biegam na dobiegnięcie, czyli takim absolutnym minimum moim to jest zmieścić się w limicie czasowym i po prostu kończyć bieg. To nie oznacza, że to jest proste, bo wystarczy sobie wejść na jakąkolwiek listę biegową, bo wyniki, przepraszam, po zawodach i zobaczyć, ile osób mieści się w tym limicie czasowym tak na styk, a ile osób się nie mieści w ogóle, prawda? Więc wbrew pozorom nie jest to takie proste i nie jest to taki samo się robi, nie? Natomiast to, co daje bieganie na ukończenie bez presji na wynik, to jest po prostu to, że przynajmniej w moim przypadku nie mam takiego stresu, nie czuję presji, że coś muszę. W zasadzie jedyna presja, jaką sobie gdzieś tam narzucam, czy co kontroluję, to przede wszystkim ten cały upływający czas, czyli czy się po prostu zmieszczę w nim, czy muszę coś przyspieszyć, czy to jest moment, kiedy da się troszkę wyluzować, odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Masakra. Natomiast w każdym innym momencie po prostu biegnę swoje, czyli biegnę tak szybko, jak mój organizm w danym momencie pozwala, tak szybko, żeby nie zajechać się, żeby mieć siły na to właśnie, żeby ukończyć i przede wszystkim uniknąć jakichś kontuzji, czy też wypadków na trasie. Bo przecież niejednokrotnie, szczególnie w przypadku biegów terenowych, podłoże jest mega nierówne, są korzenie, droga jest kamienista, jest tak naprawdę pełna pułapek. Jeżeli nie kontrolujemy tego, gdzie stawiamy stopy, jak stawiamy stopy, nie patrzymy na to uważnie, no to może się zrobić z tego problem, więc przynajmniej w moim przypadku jest wiele korzyści z tego, że biegam właśnie swoje po prostu, dla siebie, dla mojego rezultatu. Nie, o, jaszczurka uciekła. Nie po prostu dla jakiejś chorej ambicji w moim przypadku, ale tak jak mówię, miałem kiedyś, cisnąłem strasznie mocno, żeby 10 km przebiec 50 minut po terenie. Podejrzewam i to nie jest chyba takie mocno przekłamane, że gdybym założył buty do biegania normalnie po mieście i pobiegł po płaskim, pewnie bez problemu zrobiłbym dyszkę w te 50 minut, ponieważ myślę, że wytrzymałość jest, chociaż może się mylę. Natomiast szczególnie kiedy kupiłem zegarek pierwszy do mierzenia tempa, biegu i tak dalej, zacząłem bardzo mocno poprawiać wyniki, ale to było na zasadzie takiej, że moje tętno było szalone i było to bardzo męczące biegi, że wchodziłem naprawdę wypompowany, a teraz potrafię przebiec kilkukrotnie dłuższy dystans i cały dzień jeszcze funkcjonować bez większych problemów, biegąc po prostu swoje, słuchając organizmu, więc no to jest jak gdyby ten element, na który zwracam uwagę i który daje mi też komfort, jeżeli chodzi o ten typ biegania. Dobra, bo przydałoby się trochę pobiec, samo się nie zrobi, jak to mówią. Miałem właśnie szlak na Kraków, jeżeli dobrze pamiętam, rowerowy. Tutaj z Częstochowy można wyjechać. No cóż. Zaczyna się już tydzień normalnych treningów, czyli fizjo, wjechało, poluzowane mięśnie,
było trochę bloków, udało się to wszystko rozbić. No i cóż, przede mną niecałe 2 tygodnie przygotowania do... Kurde, gdzieś pajęczynę zebrałem i mam takie głupie odczucie na karku, że mi jeszcze tam coś siedzi. 2 tygodnie przygotowań do Gorce Ultra Trail, 48 km, być może ostatni. Zrobię sobie potem może te 2-3 miesiące przerwy i spróbuję może dopiero w październiku coś pobiec na spokojnie. Mam wrażenie, że trochę za ciasno te starty sobie ustawiłem. Fantastyczne biegi, szkoda by nie było korzystać. Nic, dobra, bo się zagaduję, zmieniam tematy i kombinuję. Słuchajcie, powodzenia na treningach, udanego tygodnia. Widzimy się, hejo.